Pan niechaj błogosławi cię, a niechaj cię strzeże. Pan niechaj rozjaśni twarz swoją nad tobą, a niech ci miłościw będzie. Pan niech obliczem swoim wejrzy na cię, a niech ci sprawi pokój. Czwarta księga Mojżeszowa, szósty rozdział, 24 do 26 wersetu. Ten werset odpowiada nam, jak otrzymać wielkie błogosławieństwo. Te cudowne słowa stanowią błogosławieństwo, które kapłani Starego Testamentu mieli przekazać Izraelitom, to znaczy ziemskiemu ludowi Bożemu. Jak i kiedy takie błogosławieństwo mogło być do nich zastosowane? Bóg mógł obdarzyć ludzi tym błogosławieństwem tylko wtedy, gdy byli posłuszni Jego prawom. Niestety większość historii Starego Testamentu pokazuje, że nie zachowywali oni jego świętych wymagań. My też nie możemy, bo wszyscy zgrzeszyli, jak mówi list do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset. Wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy grzeszymy i wszyscy będziemy grzeszyć. Wszyscy grzeszymy, ponieważ jesteśmy grzesznikami, a konsekwencją naszych grzechów jest śmierć. Wszyscy grzeszyliśmy, ponieważ ze starej, pierwotnej natury byliśmy grzesznikami, a konsekwencją naszych grzechów jest śmierć. Biblia mówi, zapłata za grzech jest śmierć. List do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. To nie jest błogosławieństwo, ale przekleństwo. Z pewnością nie możemy zachować prawa, bo nasze serca nie są lepsze niż te naszych poprzedników. Rodzimy się grzesznikami. Nie musimy się uczyć, jak być kłamcami, złodziejami, egoistami czy czymkolwiek innym, co jest złe. To wszystko przychodzi naturalnie, ponieważ najzdradliwsze ponad wszystko jest serce, i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać? Mówi Księga Jeremiasza, 17 rozdział, werset 9. Co możemy zrobić, by odzyskać błogosławieństwo? Nie możemy na nie zapracować, bo to dar. Apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan, 2 rozdział, 8 do 9 wersetu: łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Większe błogosławieństwo jest dla nas dostępne. Jest ono nawet lepsze niż to, o które mogli się ubiegać wierzący w Starym Testamencie. Bóg mówi w liście do Rzymian, w 4 rozdziale, od 7 do 8 wersetu: błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie policzy grzechu. To błogosławieństwo jest nasze tylko dlatego, że Pan Jezus zapłacił zapłatę za grzech. Zapłacił zapłatę za grzech na krzyżu, kiedy poniósł nasze grzechy w swoim ciele i przelał swoją krew. Mówi o tym pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 24 werset oraz list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset i List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 22 werset. Otrzymasz to wielkie błogosławieństwo, jeśli wyznasz Jezusa Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych. Jak mówi nam list do Rzymian, 9 rozdział, 10 werset. Otrzymasz to wielkie błogosławieństwo, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli uwierzysz w swoim sercu, jak mówi list do Rzymian, 9 rozdział do 10, 10 rozdział od 9 do 10 wersetu. Błogosławieństwo zbawienia jest darem, ale dar nie jest twój, dopóki go nie przyjmiesz. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, gdyż w nim jest zbawienie. Tylko przez uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa możesz być raz na zawsze zbawiony.